Dzień dobry. Dzisiaj będzie odcinek literacki, ale oczywiście powiązany ściśle z piwem, bo tak oto będę recenzował książkę Janusza Palikota Piwo i dobre jedzenie. Dużo zaznaczeń, będzie sporo cytatów. No i odpowiem na pytanie, czy warto tę książkę kupić, czy też nie. Zaczynamy. Janusz Palikot jest osobą oczywiście dość dobrze znaną w świecie piwowarów, browarników. Jest przecież właścicielem wielu marek piwnych. Dość mocno ostatnio nieoczekiwanego też Bucha w kooperacji z Kubą Wojewódzkim i Stonkiem Czechowskim, który okazał się mocno przestrzelony, bo reklamowany jako piwo z dodatkiem suszu konopnego i CBD, a nie zawierające CBD w sobie, ale to nie o tym dzisiaj będzie mowa, tylko o tej książce, którą dostałem do recenzji już jakiś czas temu. Troszkę się zbierałem sobie, żeby te recenzję nagrać, bo nie będzie to recenzja prosta. Jak widzicie, dużo rzeczy sobie pooznaczałem, a to jest tylko tak naprawdę kilka ciekawostek. Zacznijmy może od dobrych rzeczy, które są w tej książce. Na pewno wydanie. Na pewno jej wydanie. Bardzo mi się podoba to, jak ona została złożona. Bardzo ładne zdjęcia mamy w środku. Różnorakich potraw. Nie będę oceniał zawartości kulinarnej, bo nie jestem wybitnym kucharzem. Okej, umiem zrobić jajecznicę i pseudotosty koreańskie. Chociaż na mój gust te przepisy, które są w tej książce, są przepisami dość raczej prostymi. Mamy tutaj jakieś kapuśniaki, w sensie jeden kapuśniak, mamy ryby, nie mamy mięsa. Są to dania jarskie, czyli bezmięsne, są tutaj ryby. I ta książka została napisana w ten sposób, że autor wyszczególnił kilka stylów piwnych i stara się dopasować do tychże stylów piwnych konkretną potrawę. Ja może nie będę mówił o wszystkich stylach, jakie tutaj są, ale jest pils, jest IPA, pszeniczne, marcowe, bok. Nie za wiele tych stylów piwnych. Jak to wypada food pairingowo, też nie jestem ekspertem. Można byłoby zapytać Michała Kopika, jak on ocenia to połączenie. Z kolei no ja skupiłem się na tym, co do powiedzenia autor w tej książce ma o piwie. O piwie, bo każdy ze stylów piwnych jest opisany, jest wstęp zawierający informacje o tym, dlaczego ta książka powstała, ale nim o wstępie i o treściach tam zawartych miałem mówić o rzeczach dobrych jeszcze. Na samym końcu tej ładnej książki, niezwykle urodziwej, bo podoba mi się, znajduje się insert piwny przygotowany przez Pawła Borunia Jagodzińskiego i Andrzeja Jagodzińskiego i ma to swoją wartość merytoryczną. Jest tutaj rys historyczny, opis stylów piwnych, różne ciekawostki historyczne. Naprawdę bardzo fajna rzecz, bardzo przyjemna, bardzo ciekawa. Oczywiście jest ten czynek w perspektywie dziejów, kilka słów o piwnej rewolucji. Bardzo, bardzo przyjemna rzecz do poczytania, dużo ciekawostek, tak jak już wspomniałem, i to jest bardzo rzecz przyjemna. I na tym, moi drodzy, dobroci o tej książce się kończą. Posłużę się cytatami, bo tak będzie mi najłatwiej. Zerknijmy sobie już na sam wstęp, w którym autor pisze, cytuję: rewolucja piwna zaczęła się w Ameryce przed ponad 20 laty. A 10 lat temu przybrała rozmiary pozwalające mówić o niej właśnie jak o rewolucji. Z tego, co się orientuję, początki piwnej rewolucji w Ameryce datuje się na rok 1979 i to nie było przed ponad 20 laty. Znaczy okej, to też było przed ponad 20 laty, ale ja bym raczej powiedział przed ponad 40 laty, to by było bardziej precyzyjne, więc okej, zostawmy. I też mówienie o tym, że przybrała rozmiary 10 lat temu, na sile, że można mówić o rewolucji, nie sądzę, było to w Ameryce o wiele wcześniej, więc jest to pewnego rodzaju kuriozum. Jest to pewnego rodzaju kuriozum, szczególnie że w piwnym insercie, proszę bardzo, jest opisana piwna rewolucja. I przepraszam, sam się pomyliłem, nie 79, tylko 1978, kiedy to prezydent Carter podpisał ustawę znoszącą obowiązujący jeszcze do czasów prohibicji zakaz ważenia piwa w domu. Więc mamy insert piwny, w którym stoi jasno jakby kiedy zaczęła się piwna rewolucja, a autor pisze, że było to przed ponad 20 lat. Ciekawe. Dalej jest mowa o rewolucji w Polsce i mowa o tym, że do dzisiaj powstało ponad 100 browarów w Polsce. Na połowę zeszłego roku było to 210 browarów stacjonarnych, nie liczę tutaj kontraktów, więc okej, 210 to także jest ponad 100, ale chyba lepiej byłoby napisać ponad 200. Trochę się czepiam. Natomiast wydaje mi się, że no powinno być tutaj to wszystko bardziej precyzyjnie opisane. Dobrze. I dalej mamy pierwszy rozdział, w którym autor opisuje potrawy, które dobrze korespondują z pilsem. Mamy śledź z olejem lnianym, tłoczony na zimno. No i tutaj znowu zapis odnoszący się do piwa. Pils nowofalowy robi się z amerykańskich chmieli. Moim zdaniem jest to dość mocno zawężone, bo pilsy nowofalowe po prostu robi się z nowofalowych chmieli. Nieważne, czy one są chmielami amerykańskimi, czy chmielami z antypodów, z Australii, czy nawet czy będzie to pils na nowofalowych polskich chmielach. Dalej będzie to pils nowofalowy, że robi się go na amerykańskich chmielach. Dość mocne ograniczenie. Kolejnym rozdziałem jest... No, nie mogę z tego, naprawdę. Są potrawy, które dobrze korespondują z lagerem. Co autor miał na myśli? Z porterem bałtyckim? Z marcowym? Z... nie wiem... z eurolagerem? Z pilsem? Różne piwa, różne smaki, różne aromaty. Jest tu opisane, cytuję, lager jest piwem pewnym swego, takim trochę burgundem wśród piw. Nie wchodzi w polemikę zdaniem, ale je uzupełnia, pozostając sobą. Ma silną cielistość i pełność. No, w zasadzie tak, jeżeli mowa na przykład o porterze bałtyckim. Jest prawdziwym przyjacielem jedzenia, pozwala daniom szaleć i czuwa nad ich godnością. No okej, tutaj się mogę zgodzić. I znowu wracamy, moi drodzy, do piwnego insertu, gdzie mamy opis lagera. Lagerami nazywa się wszystkie piwa dolnej fermentacji. Podocznie, zwłaszcza z przymiotnikiem jasny, określa się tak najpopularniejszy styl piwa na świecie, czyli międzynarodowy jasny lager. Międzynarodowy, bo ważony praktycznie w każdym kraju na świecie. Jasny, bo jego barwa często jest jaśniejsza nawet od barwy złocistego pilsa, słomkowa, jasno-złocista, wręcz cytrynowa. Od pilsa lager różni się dużo słabszą goryczką i praktycznym brakiem aromatu. Wytwarzany jest ze słodu jęczmiennego, najczęściej z dodatkiem surowców niesłodowanych, takich jak kukurydza, ryż czy syrop glukozowy, które zmniejszają treściwość tego piwa oraz redukują aromaty i posmaki słodowe. Podaje się go w kuflu, pokalu lub szklance, więc generalnie, skoro jest napis, że lagerami nazywa się wszystkie piwa dolnej fermentacji, to czemu autor nie użył tutaj stwierdzenia, że chyba mu chodzi o lager europejski? Albo może warto było bardziej precyzyjnie napisać lager europejski i pils. Naprawdę jestem zaskoczony, że osoba, która jest obecna w świecie piwnym od tylu lat, jest właścicielem browarów, popełnia takie uczniackie moim zdaniem błędy, bo jeżeli wydajemy książkę o piwie, gdzie pierwszym słowem jest piwo, dalej dobre jedzenie, to bądźmy precyzyjni, uczmy ludzi, a nie wprowadzajmy ich trochę w błąd, niestety. Dalej, lecimy sobie, mieliśmy pils, mieliśmy lager, tak, i teraz mamy IPA, czy tam IPA. Cytuję. IPA jest piwem dominującym. Oczywiście są dania wędzone sum ze smardzami, które dają mu radę i tworzą z nim pewną równowagę, ale jedzenie zawsze dobieramy do niego, a nie odwrotnie. Rodzajów tego piwa jest tyle, ile rodzajów chmielu amerykańskiego. Jego smak rozciąga się od owoców tropikalnych, przez trawy i, matko najświętsza, marihuanę, aż po różne odmiany goryczy. Dlatego zakres dań, które możemy do niego dobrać, jest ogromny i nie do każdej IPy pasuje każde danie, ale zawsze możemy sobie pomóc temperaturą. Im bardziej obniżymy temperaturę IPy, tym bardziej staje się uniwersalna. No z tą marihuaną, no dobrze, no nie wiem, mnie to koli bardzo, że autor się do tego odnosi. Pojęcie IPA, no cóż, no, jeżeli się czepiamy szczegółowości, odnosi się bardziej do klasycznej IPy angielskiej. No dobrze, może, nie wiem, przedrostek English IPA, jakbyśmy postawili, byłoby bardziej prawidłowo. Tutaj, czytając ten opis, nie wiem jak wy, ale ja mam wrażenie, że czytam o American IPA-u. Skoro mamy rodzajów tego piwa jest tyle, ile rodzajów chmielu amerykańskiego, jego smak rozciąga się od owoców tropikalnych, przez trawy i marihuanę, aż po różne odmiany goryczy. Okej, tu jest ta trawa, w English IPA-ach też ta trawiastość, ziemistość odchmielowa może się trafiać. No nie wiem, no wydaje mi się, że można byłoby być bardziej znowu precyzyjnym, skoro jest to piwa, jest to książka o piwie. No i mamy pierwszą potrawę w książce, cukinia z blachy. Mówiłem o tym, że te przepisy są dość proste. Składniki na taką potrawę: mała cukinia, roszponka, oliwa, sól i pieprz. Okej. Niech tak też będzie. No i w rozdziale traktującym o potrawach pasujących do stylu IPA czytamy: do tego dania proponowałbym właśnie pszenicę amerykańską, bo gorycz chmielu spotka się tu z goryczą grillowanej skórki cukinii, a słodycz pszenicy uzupełni słodycz miąższu. No kur... Mamy rozdział o IPA i wrzucamy tutaj American Wheat'a, który w moim odczuciu poza użyciem amerykańskich chmieli z American IPA, American Wheat nie ma nic wspólnego. Są to różne aromaty, różna intensywność, a no jeszcze wrócę do uroczego zdania. Zawsze możemy sobie pomóc temperaturę. Im bardziej obniżymy temperaturę IPy, tym bardziej staje się uniwersalna. No to piwna rewolucja uczy ludzi, żeby pić piwo w odpowiednio wysokiej temperaturze, aby cieszyć się jej aromatami, i autor nam mówi, że obniżmy jej temperaturę, zbliżmy ją po prostu do lagera europejskiego, żeby nam nie pachniała, nie smakowała, najlepiej w zmrożonym kuflu podawać. Bullshit. Aż się zirytowałem. Dobrze, dalej, kolejna. Brukselka w pomidorach. Tutaj już troszkę więcej składników, większe skomplikowanie danego dania. I czytamy w opisie dania, że w tym daniu fascynują mnie witalne kolory. Żółty, czerwony i zielony. Są lśniące, jakby przepuszczone przez oczko oliwy. Pięknie, literacko. Gorycz brukselki oraz kwasowość pomidorów podpowiadają tu IPę, która dopasuje się do tych dań także pod względem koloru. Powinna to być jakaś jej bardzo wytrawna odmiana, na przykład East Coast IPA. Od kiedy East Coast IPA jest wytrawne? West Coast jest wytrawny, East Coast jest wręcz przeciwnie, jest raczej IPą bardziej słodową, bardziej słodką, nastawioną na jakieś karmelowe akcenty. Nie, wytrawna odmiana East Coast IPA. Bullshit po raz kolejny. Kolejny styl. Mieliśmy Pilsa, Lagera. To mnie śmieszy. Pils Lager, no to jest naprawdę fascynujące. Pils Lager, IPA. Było pszeniczne w międzyczasie, marcowe, ale ja już sobie przejdę do boka. Koźlaka bardzo lubię. Opis piwa. Bok, czyli koźlak, to piwa z pogranicza kawy, czekolady, kawy zbożowej i okolic. Czytając ten opis, bardziej mi się kojarzy z opisem porteru bałtyckiego, czy też stoutu, bądź Russian Imperial Stoutu. I znowu wracamy do insertu piwnego. Szanowni Państwo, bardzo fajny jest ten insert piwny, bo to jest takie trololo dla tego, co jest napisane przez autora. Naprawdę. No bo mamy opis boka, czyli koźlaka. I jest dopisane, że piwo to jest bardzo bogate w smaku, krzepkie, pożywne, mocno słodowe, o wysokiej zawartości alkoholu. Wyraźna, ale niedominująca goryczka pochodzi głównie z palonego słodu i ma również równoważyć słodki smak. Poza wybijającym się mocnym aromatem słodu można w nim także wyczuć zapach alkoholu oraz nuty kojarzące się z pieczoną skórką chleba i suszonymi owocami. A wcześniej czytamy, że to piwo z pogranicza kawy, czekolady, kawy zbożowej i okolic. Jest to naprawdę rzecz dla mnie kuriozalna. No i tyle. Takich ciekawostek piwnych dowiecie się z książki Piwo i dobre jedzenie autorstwa Janusza Palikota, czyli osoby, która powinna świecić przykładem i wiedzą na temat piwa, a okazuje się, że bardzo duża część tej książki dotycząca piwa, wyłączając insert piwny na końcu, to jest po prostu albo rzeczy są nieprecyzyjne, albo po prostu mogą wprowadzać osoby czytające tę książkę w błąd. Ja ze szczerym sercem tej książki niestety polecić nie mogę. Tak jak mówię, nie odnoszę się do wartości kulinarnych tegoż wydawnictwa, a do wartości merytorycznych i odnoszących się wprost do piw rzemieślniczych, do świata craftu. Naprawdę, po raz kolejny to podkreślę, jestem zaskoczony tym, jak ta książka, czyli słowa napisane przez autora, przeczą temu, co jest zawarte w piwnym ekspercie, w piwnym insercie napisanym, jeszcze raz przypomnę, autorów przez Pawła Borunia Jagodzińskiego i Andrzeja Jagodzińskiego. No nie wiem, takie trololo troszeczkę, nie? Mówiłem o tym już wcześniej. Ja przez bardzo długi czas zastanawiałem się też, z jakiego powodu Tomasz Kopyra też nie zrecenzował tej książki, bo znają się z Januszem Palikotem, prowadzą ze sobą biznesy, no więc wydaje mi się, że po tym, co powiedziałem dzisiaj, sam każdy sobie będzie w stanie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się stało. No ja już to wiem. No i tyle, moi drodzy. Piwo i dobre jedzenie by Janusz Palikot. Niestety nie polecam. To wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!